Co się dzieje z Karelem Gottem, 79 l. Najnowsze wieści o jego zdrowiu, przerażają. Już 14 lipca skończy 80 lat, ale wygląda na to, że nie, będzie mógł w pełni cieszyć się tym świętem. Karel Gott ma bowiem problemy ze zdrowiem, a niedawno dziennikarze odkryli jego tajemnice. Reklama legendarne czeski piosenkarz traci słuch. Karel Gott, u naszych południowych sąsiadów traktowany jest jak bożyszcze, dlatego obchody jego urodzin zaczęły się, już wiele tygodni temu. I właśnie podczas jednego z takich wydarzeń w uszach mistrza dostrzeżono, maleńkie aparaty słuchowe. Osoba z otoczenia piosenkarza przyznała dziennikarzom, że Gott źle słyszy, ale ukrywa to i z nikim na ten temat nie rozmawia. Podobno pierwsze problemy ze słuchem pojawiły się u niego już siedem lat temu. A mimo to Gwiazdor z sukcesem nagrywał piosenki, koncertował, nie poddawał się. Niestety, problemy z jego zdrowiem ciągną się od jakiegoś czasu. Na początku roku pisano, że piosenkarz odwołał wielki jubileuszowy koncert, który 14 czerwca miał się odbyć w Pradze. W 2015 roku wykryto u niego nowotwór węzłów chłonnych, który na szczęście udało się pokonać. Karel Gott nie narzeka, wciąż jest aktywny. Pracuje nad książką, maluje obrazy. Duża w tym zasługa jego żony, która ukończyła szkołę pielęgniarską. Młodsza o 37 lat Iwana bardzo dba o męża. Ale jeśli nawet piosenkasz kiedyś zajdzie ze sceny, ma godną następczynię. Ich trzynastoletnia córka Charlotte odziedziczyła po nim muzyczny talent. Zagrała już w Musicalu. W filmie nagrała kilka piosenek i zbiera dobre recenzje.